Sytuacja, że wiem, że będzie dziecko, bez kobieta w ciąży, to mówię. Należy włożyć folię aluminiową zwykłą pod materacyk, żeby odciąć działanie aronitu, który ma plus 8. To są inne długości i dziecko ma swoje długości inne. To jest bioemisja i to jest zupełnie inna. I w ten czas, jak dziecko już ma te 7-8 miesięcy, wyciągamy tą folię aluminiową i dopuszczamy go do działania aronitu. I w ten czas dzieciak zaczyna mówić, zaczyna chodzić, zaczyna się rozwijać. I dzieciaki naprawdę to są fenomeny. Ich rozwój psychiczny, ich rozwój... Ten organizm nie ma potrzeby walczyć z jakimś promieniowaniem, z jakimś czymś. Oni są pełni ruchu i rozwijają się umysłowo przede wszystkim bardzo dobrze. I jeszcze spotkałem coś takiego, że dziecko miało na krzyżówce żył łóżeczko. Zdrowe dziecko, kochane dziecko, wszystko dobrze. I mówię, jak? No przecież to jest na krzyżówce żył. No tak, ale nam dzieciak dobrze się rozwija. Było żywe dziecko z łóżeczka, wspomniał przy łóżeczku, jak zaczęło ryczeć. Mówię, no najlepiej się czuje w łóżeczku. Ja mówię, no coś tu działa. Końskie włosie. Mówi ten pan, to jeszcze po mnie, matka mnie na tym wychowała. Ja to dałem mojemu synowi. Końskie włosie ma plus 6. I to było ten ratunek, nie? Czy zwierzęta nie są głupie, bo nawet taki jeż to wie, jak ma się łożyć do snu, żeby się nie dać napromieniować. A wełna? Wełna? Na aronicie wełna daje dodatkowo jeden stopień, czyli jak jest 8 plus, to jest 9 plus, czyli jak to mówicie, 9 tysięcy czy 90 tysięcy. Proszę, mam pytanie, bo niektórzy później nie słyszeliśmy tłumaczenia, na jakiej bazie aronicie są robione? To jest mieszanina składników naturalnych i mineralnych. Ale to trzeba było do tego dojść. Jak to skomponować, jak opracować technologię, żeby to działało tak, jak działa. Trzeba było przyrodę obserwować, trzeba było szukać materiału, który da nam ten efekt. Poza tym trzeba trzymać reżim technologiczny. Nie można sobie kombinować, bo jak ja bym zaczął kombinować tam z czymś, to by nic z tego nie wyszło. A były próby tam zrobienia tego na wosku na przykład, nie? Utrwalenie składników na wosku. No nie, no wosk wiadomo, jest temperatura, jest to... I to zdaje egzamin. Aronity miały zastosowanie na przykład w licznych budynkach gospodarczych. Jechałem tam gdzieś za Brodnicę. Mówiłem, panie, mało, że ma 6 świnek maciora, to jeszcze połowę z tego ześlę. No coś tu się dzieje niedobrego. Ja patrzę, po prostu te wszystkie patyki były na jednej szerokiej żyle. Mówiłem, no panie, wiemy, że tak jest, że jest żyła. Mało tego, kierownik miał właściwości roszczarskie i wiedział, że tam jest źle. Tylko byłem na konferencji wtorej i mówiłem, no cholera, kto nam to zrobi? Chyba tylko jeden duński, co przyjedzie do nas i nam to odpromieniuje. No i co się okazało? 16 młodych prosią i cisza w chlewni, cisza. Nie ma kwitów, nie ma gryzienia się i 16 młodych prosią, to jak odchować? No trzeba odchować. Specjalne patyki zrobili, gdzie młode nie podchodziły pod maciorze, żeby się nie zagnęły. Ale wyniki oszałamiające. Za chwilę zlecenie drugie. Krowy nie doją. Krowy miałem mieć tam jakieś, te super krowy, wydajność wysoką, a nie ma tej wydajności. Holenderki jakieś tam. Przyszło zlecenie, pojechałem zobaczyć. Na jednym stanowisku były drgania tektoniczne. Powiedzieli, że tam już krowa nie będzie tylko kostki ze słomą. Bo serce pękało każdej krowie, co tam była postawiona. Wiadomo, że to jest drganie, które wpada w rezonans. Szkoda stworzenia. Założyliśmy zabezpieczenie. Mleczność wzrosła tak, jak było napisane. Ile ten biedny stwór musi włożyć energii, którą zje, strawi, na to, żeby zwalczyć jakieś takie tam promieniowanie, jakieś negatywne oddziaływanie. A ludzie nie? Ludzie tak samo. Z tym, że u ludzi jest trzy czynniki. Przede wszystkim wielkość natężenia. Wiadomo, że jak linia wysokiego napięcia przelatuje, jest jeszcze żyła, jest jeszcze jakiś pieniek, jakiś korzeń, to jest mój problem. Źle, tak?
Drugi czynnik to jest wrażliwość osobnicza. Czyli jeden tam może spać na żywe, długo, nic mu nie jest, bo on ma po prostu aurę jak ze stali, jak kozioł. Jest do niego nic nie dociera. I trzecie to jest czas ekspozycji. Czyli jak ktoś jest wrażliwy i długo przebywa, no to lekarz ma dużo pracy. Bo czas ekspozycji właściwie jest, tam śpimy gdzieś w hotelu o jedną noc, pół widy, jakoś się tam przespało i tego. Ale idziemy po to gdzieś tam wypoczuć na czasy, że ludzie zabierają odpromiennik ze sobą. Na wszelki wypadek mówię, o, tam może być żyła, położymy sobie odpromiennik, stroimy. Bo tu strojenie ma przy tych home office ma znaczenie, bo to jednak polem jak cudzieńskie jest tu wykorzystywane niestety. I dlatego dokładamy nieraz kompasek, coś nie ma, żeby można było zestroić to jedną krawędzią do północy, żeby to po prostu zdawało egzamin. Już miałem takie przypadki, że niestety ode mnie brali zabezpieczenie do montażu, a nie wiedzieli jak co z tym robić. Nie przeczytali instrukcji, kładli na przykład na bok albo z nogami, no to tacy od razu kran zamknięty. Nie ma dla takich niedouków zabezpieczenia. Nie ma to takich, bo to zabezpieczenie ma ludziom pomagać, ma przynosić z powrotem zdrowie, ludzie mają się czuć świetnie, mają być zadowoleni w życiu, atmosfera się poprawia i dlatego nie wolno tego po prostu jest, żeby ktoś tu dostawał, kto nie jest nauczony i nie ma odpowiednich umiejętności. No myślę, że tutaj pan, że komisja podała ekrany, tak? Różnych symboli. Czy spotkaliście Państwo z takimi odpromiennikami na bazie kryształów górskich, które teraz schematy są w internecie, można zrobić taki odpromiennik? Ja proszę Pana spotkałem kryształy górskie, jako kryształy górskie, 20 razy większe od tego. One były tak jak gąbka. Pan wytłumaczy jak gąbka. Gąbkę rzuci Pan na wodę, to się ta gąbka napije wody. I kryształ górski, jak był zakopany w odrach na kurhanach, gdzie jest plus 30. Nie na tych kurhanach, gdzie archeolodzy pogrzebali, że tam już nic nie ma, tylko plac został. Tylko na tych kurhanach kopułkowych, gdzie jeszcze są nienaruszone, gdzie jeszcze jest to plus 30. Nie? To według Waszej skali, bo Wisła by było 300 tysięcy, czy coś? 30 tysięcy. 6 tysięcy. No i tam gość, jak pojechaliśmy z wycieczką, ileś lat temu miał zakopane te duże kryształy górskie i nikt o tym nie wiedział. Jak tam pojechaliśmy, wygrzebał z tego kurhanu te kryształy górskie i ja mierzyłem, ile one mają w plusie. Nie miały plus 30, one miały plus 11. Ale on się z tego cieszył. Mówi, słuchaj, mam odpromiennik na plus 11. I mogę się z kimś podzielić, bo tych kryształów górskich miał kilka. Także kryształ ma domeny i te domeny, jeżeli mają odpowiednie ustawienie i naciągną tego szkodliwego promieniowania na żyle, no to coś trzeba z nimi zrobić. Trzeba je oczyścić. Trzeba tak jak ze szklanki wodę wylać i znowu je naładować, naenergetyzować i w ten czas można je używać znowu, nie? Także mówię, te pierwsze moje techniczne zabezpieczenia, gdzie ja dawałem instrukcję, że trzeba co tyle i tyle dni postępować w tym tak a tak, to działały na plus 9 nowe i z każdym dniem to ich ta wartość pozytywna spadała. I nigdy nie pozwalałem, żeby w instrukcji napisać, że po 30 dniach się iluś regenerować. Tylko zawsze jeszcze jak miałem plus 3 czy plus 2, trzeba je zregenerować znowu na plus 9. I to by się nie podobało, bo to było, że organizm cały czas musiał dostosowywać się do nowych warunków oddziaływania. Natomiast na tym jest konsens. To jak przestanie działać na jakimś tam obszarze większym, to działa na mniejszym, ale działa cały czas. Jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie. Mówimy o zabezpieczeniach. Tak. Co zrobić? To jak się pozbyć krety? No na krety jest jedyny sposób. Wiatraczki dziecięce z odpustu, bo utykać w ziemię. Kret nie znosi drgania. Nie znosi drgania. Tak, no to trzeba się z nimi jakoś pokochać. Poza tym kret to kret.